Dzień dobry, tu Dzień Rago. Dzisiaj pokażę Wam w sumie na tym jednym filmie dwa respy na różne levele. Jeden to będzie resp na tarantule, jest jeden z największych respów na tarantule, jaki jest. Znajduje się on tutaj na Port Hope i za nim mamy następny, największy resp na GS-y, jaki jest ogólnie w tej grze, więc był taki odcinek, w którym pokazywałem trzy respy na GS-y, gdzie można robić taska. I tam pominąłem to miejsce, bo właśnie to miejsce zachowałem na ten odcinek, żeby pokazać Wam go w jednym takim odcinku razem z tymi tarantulami. Więc można tu przyjść robić task na tarantule na mniejszych levelach, tam powiedzmy 20 level, fajnie się już robi tarantulki. A na 80 levelach można tu przychodzić robić GS-y na taska. I link do tego filmu o pozostałych trzech respach GS-ów dam pod tym filmem. A tutaj możecie sobie po prostu popatrzeć, jak mniej więcej ten resp wygląda, z ilu pięter on się składa i gdzie trzeba uważać, bo w jednym miejscu jest jeden GS nadal na piętrze, gdzie mamy tarantulę, więc musicie uważać na tym niskim levelu, żeby nie wpaść na tego GS-a, bo może was zabić i wrócicie sobie do templa. Więc jeżeli chodzi o tarantulę, to taka sprawa właśnie tutaj. A GS-y? No bardzo fajne miejsce na GS-y. A na większym levelu, tam 100 którymś, na przykład na MS-ie czy na druidzie, można tutaj bić obszarowo te GS-y z GFB-ków i pulować po 4, po 5 i bardzo przyjemnie wtedy się je zabija i szybko ten task leci. I nawet exp jaki taki jest, i jeżeli silki są u was na serwerze w cenie, no to wtedy zarobicie. Nawet tutaj można bez waste'a wyjść stąd, więc ciekawa opcja, fajna sprawa. Zapraszam tutaj do oglądania, jeżeli chcecie poznać mniej więcej gdzie ile tych GS-ów tam niżej się znajduje, żeby sobie zaplanować jak to pulować. Tylko nie zapomnijcie, żeby za daleko z nimi nie biegać, ponieważ one znikają. O, tu macie te właśnie dwa GS-y, które jeszcze są na tym samym piętrze co tarantule właśnie zaraz przy zejściu na GS-y. Więc uważajcie tu na ten kawałek, żeby tam na przykład nie zachodzić, bo mogą wam z te GS-y na tych 20 lewerach łatwo zniszczyć. Więc omijajcie tam ten róg. I nic, no i to by było w sumie na tyle. Nie będę tutaj więcej nic mówił, no bo nie ma co tu za dużo gadać. Dziękuję wszystkim za wszystkie suby. Jeżeli ktoś jeszcze nie subuje, to może dać zawsze suba. Wtedy będzie na bieżąco z filmami, jak się pojawiają na kanale. I dzięki, do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye.